Instagram to zdecydowanie miejsce, gdzie kawa ze Starbucksa, niekończące się selfie z łazienki czy parówki prażone na słońcu dominują nad całą resztą zdjęć. Jednak nie wszystkie profile, które możemy tam znaleźć, są aż tak prozaiczne. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 najśmieszniejszych kont na Instagramie, które na pewno chcecie obserwować. Numer 10. Pidget to grafik z Nowego Jorku, który na zdjęcia celebrytów nakłada wizerunek samego siebie, a następnie wrzuca to na Instagrama. Wyciskanie z Drake'iem, świąteczny chillout z Rihanną, czy inne zakulisowe zdjęcia. Chłopak szczególnie upodobał sobie zarywanie do kobiet Jay-Z'ego, nie oszczędził tutaj nawet najnowszego zdjęcia z Beyoncé oraz Kanye'ego Westa, za co jak widzimy na tym zdjęciu trochę mu się oberwało. Niektóre z przeróbek w jego galerii są zabawniejsze niż myślicie. To się dopiero nazywa świetna reklama własnej działalności. Numer 9. Na profilu o nazwie Boyfriends of Instagram znajdziecie przezabawne zdjęcia facetów, którzy przechodzą samych siebie, aby cyknąć jak najlepszą fotkę dla swojej księżniczki. Niebezpieczne stawanie na krawędzi jacuzzi, niewygodne przysiady, czy nawet schodzenie do parteru. Wszystko po to, aby uszczęśliwić swoją królową Instagrama. Numer 8. Profil Passenger Shaming, czyli zawstydzanie pasażerów, znalazł się na liście 100 najlepszych kont na Instagramie według legendarnego magazynu Rolling Stone. Znajdziecie na nim setki zdjęć przesłanych nie tylko przez innych pasażerów, ale nawet stewardessy. Zniesmaczone niewłaściwym, często obleśnym zachowaniem ludzi podczas ich lotów samolotem. Numer 7. Tak jak większość kobiet uwielbia chodzić po centrach handlowych, tak większość ich chłopaków, mężów, kochanków odlicza tylko minuty, nie daj Boże godziny, aż zakupy w końcu dobiegną końca. Każdy z Was, kto kiedykolwiek został zaciągnięty do sklepu wbrew własnej woli, na pewno zrozumie bohaterów tak zwanych nieszczęśliwych mężczyzn. Miserable Men to konto, na którym znajdziecie nic tylko zdjęcia facetów zmuszonych przez swoje damy, aby pójść do sklepu i w głównej mierze podtrzymać im torebkę. Numer 6. Już ponad 150 tysięcy osób obserwuje zdjęcia kotów, które pozują w dolarach i nie tylko. Cash Cats, czyli w tłumaczeniu kasowe koty, to Instagram dla każdego, kto uważa, że ich kot jest wart więcej niż milion złotych. A ten słodziak to prawdziwa gruba ryba. Doczekał się nawet własnego obrazu. Numer 5. W 2014 roku jakiś genialny umysł otworzył konto, na którym kobiety z całego świata, to znaczy głównie z krajów anglojęzycznych, chwalą się, a może żalą, SMS-ami od swoich byłych chłopaków, do których najwyraźniej wciąż nie dotarło, że to już koniec i nie przestają nękać swoich ex. Jeśli w pewnym sensie bawi Was ludzkie cierpienie, szczególnie facetów, poczujecie się tu jak u siebie. A oto moje faworyty. Koleś pyta, czy zamierzasz ignorować mnie w nieskończoność? Jego była w odpowiedzi wysyła mu screena z Google. Średnia długość życia u ludzi 79 lat. Z kolei inny pisze, jesteś dla mnie nikim, nie odzywaj się już do mnie, a ja nie będę odzywać się do ciebie. Dziewczyna krótko, dziękuję. Chłopak chciał być twardy, ale jak widać, nie poskutkowało. Nie mogę uwierzyć, że nawet nie zadzwoniłaś. Ech, jakbym się przejmował, co masz mi do powiedzenia, lol. Znowu próbuję być twardy. Wszystko, czego od ciebie chciałem, to żebyś mi obciągała. Aż tu nagle, kilkanaście dni później, chcesz iść ze mną na obiad? Wesołych świąt! Hej! No i na koniec coś naprawdę mocnego, prawdziwa bomba. Co tam u ciebie dobrego? Penis mojego nowego faceta. Numer 4. A teraz konto autorstwa znanej blogerki parentingowej, czyli problemy typowego rodzica. Choć zapewniam Was, że nie musicie mieć własnych dzieci, aby niektóre ze zdjęć rozbawiły Was do łez. Znajdziecie tu niezliczone momenty, których autorka nie życzy nikomu, aby doświadczył ich na własnej skórze. A oto kilka przykładów. Kiedy wydajesz fortunę na idealny domek do zabawy, ale Twoje dziecko woli karton. Kiedy lecisz z dzieckiem samolotem i nagle stajesz się najbardziej znienawidzoną osobą na pokładzie. Kiedy Twój syn je mydło, ale warzyw nawet nie tknie. Kiedy ciasteczka nie pieką się zbyt szybko. Kiedy dostajesz nieoczekiwany telefon od sąsiada. Numer 3. Peter Elden to samotny 30-letni mężczyzna, który tak jak może pochwalić się całkiem udanym życiem zawodowym w Nowym Jorku, to niestety niezbyt udanym życiem miłosnym, w przeciwieństwie do swojego brata i jego narzeczonej, a od niedawna żony. Na swoim kanale o nazwie Nie jestem trzecim kołem u wozu prezentuje przezabawne zdjęcia, na których jak możecie się domyślić, jest trzecim kołem u wozu, bardzo pragnącym uwagi. Każde jedno zdjęcie na jego Instagramie przedstawia udane życie jego brata oraz jego samego, czającego się gdzieś z tyłu, a to na dachu wieżowca, a to na łódce podczas wypoczynku w górach, nawet w przejeżdżającej w Nowym Jorku taksówce. Numer 2. Satiregram, jak można przeczytać w opisie, stanowi kwintesencję typowego Instagrama. Jednak próżno szukać tam zdjęcia jedzenia czy dziewczyn robiących dzióbek. Każde zdjęcie to tak naprawdę opis tego, co mogłoby się na nim znajdować. I tak na przykład znajdziemy tam zdjęcie pizzy. Zdjęcie mnie stojącego obok fajnego, zagranicznego auta, wyglądające jakbym właśnie je kupił, kiedy tak naprawdę wypożyczyłem je na jeden dzień. Czy coś bardziej artystycznego, zdjęcie przedstawiające mnie, wyglądającą za okno, kręcącą włosy i przygryzającą
dolną wargę. Widziałam podobne zdjęcie na Tumblerze i bardzo chciałam je odtworzyć. Jeszcze jedno bardzo typowe. Zdjęcie kropel deszczu na moim oknie z jakimś inspirującym tekstem piosenki zamieszczonym w opisie. I numer 1. Według dziewczyny o nazwie Girl with No Job, najlepsza praca to brak pracy. Znajdziecie u niej dziesiątki naprawdę błyskotliwych, a przede wszystkim autorskich postów i memów na temat randkowych katastrof, prokrastynacji i wielu innych rzeczy, które dotyczą każdego z nas. 2,5 miliona obserwujących nie wzięło się tam bez powodu. Kilka perełek z pierwszej strony? Proszę bardzo. Kiedy zakończyłaś związek i w końcu możesz być sobą. Kiedy jesteś sam w domu i nie słyszysz zupełnie żadnego hałasu. Kiedy znajdujesz fajny serial, który ma już 5 sezonów po 20 odcinków, każdy trwający 45 minut. I nie, to nie jest kaszanka. To ogromna paczka snacków. Okej, i tym zabawnym jak ban dla wszystkich osób, które żebrzą o lajki w komentarzach pod tym filmem akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, m.in. 10 lifehacków, które ułatwią Wam życie, część 11. Jeśli są tu jacyś nowi widzowie, tradycyjnie zapraszam Was na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube. Kanał z animacjami, animacja z gruchaczem czeka, oraz kanał z wyznaniami, gdzie praktycznie codziennie nowy odcinek, a nawet kilka. Do usłyszenia już jutro. Cześć!